No cześć, cieszę się, bo gram na Terana, wreszcie, jednak istnieją. DJ Helium, to jest jego nick. I ma mastera, jak widać, 33 poziom, dwa poziomy więcej niż ja, oczywiście. Poziomy nic nie znaczą, tak. I co ciekawe, to jest portret z tego, co widzę chyba z bety, także grał w betę. Chyba, że coś mi się tam pomyliło, ale wiem, że mam też tam jakiś portret z bety dla Protossa i Zerga. Terana mi nie dało, bo nie wbiłem 5. poziomu Teranem, ale to jest chyba właśnie portrecik z bety. Sam awatar. Co jak woli może nazywać tak jak chce. Hej, good luck, have fun. O, jak się przywitał, rzadko się ludzie witają. Na ladderze zawsze sobie życzę tylko powodzenia, miłej gry i tak dalej, i już milkną. Ale na ladderze się przecież nie gra, żeby jakoś kogoś mocno poznać, chociaż też się często zdarza, nie mówię, ale głównie się gra po to, żeby pograć. Gra się po to, żeby pograć, tak. Brodeczki. Gateway, gateway. No i co nam tu teraz nie zrobisz? Takie jest pytanie. Teraz nie mam pytania. Już tutaj sobie machniemy naszego pylona. Co by to na wypadek, gdyby się zechciało nam zagrać Stargate'a, bo tam się go lepiej, tam go lepiej ustawić, tak? No i też dobrze tak rozstawiać pylony już od samego początku, żeby mieć wszędzie zasilanie w bazie, nie? Chcemy potem dostawić dużą liczbę gateway, to można się obudzić, że w ogóle nie ma na nie jakby miejsca. Ta prąd się skończył. Nie ma gdzie stawiać. O, i co zrobił reaktor? Co ciekawe, a w rafinerii wydobył już tyle gazu, że chyba zagra faktory z tego co widzę. I to może być całkiem dzikie. Albo podwójne ripery, co jest jeszcze bardziej dzikie. W sumie jeszcze bardziej dzikie niż dzikie. No, to może być podwójny Reaper i z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, szczerze mówiąc. A no bo jeżeli jednak robiłby tą faktory, co też jest niby jakoś obce. Może wie, że on ją tutaj buduje w ogóle. To by było całkiem zabawne. Tak, żeby ją ukryć, nie? Podwójni Marines i taki szybki, taka szybka rafineria to raczej się nie klei, więc albo zrobił faktory, albo tu jest podwójny Reaper. Ja myślę, że tu są raczej Marines, bo tu było tam, są Marines. Także gdzieś jest ukryta faktory i no, muszę ją obronić. Muszę siebie obronić. Więc się tutaj przebiegnę. No niestety taka ukryta faktory to jest ciężka sprawa. Ale już biegnę. O, jest to faktory. Nie no, po prostu map hack. No map hack, co ja wam dużo będę mówić. Po prostu map hack. I on ma teraz tak niefajną sytuację, że aż po prostu ciężko mi to w ogóle ocenić. Z tego względu, że on nie ma technologii, a ma dużo gazu. I idę go atakować. Aha, no będę sobie tutaj za chwilę stał. O, udaje się całkiem dobrze go mikrować, tak jest. Dobra, mikrujemy, mikrujemy. Tym lepiej sobie tutaj chwilę jeszcze postoimy. A, zabił. Dobrze, z jego strony. Dobrze. Znaczy to mu się opłaci, to zaraz się okaże.
Nie ma ekspansji jeszcze, także sobie tutaj podejdę. Mądrze się wycofał, muszę powiedzieć. No tutaj nic... No się nomad ma coś jednak, ma tego trochę. Faktycznie. Zostanę tak, żeby mu zniszczyć jak najwięcej. Jeszcze mu jeszcze minę, no to jest, to było super niefajnie z jego strony. Widzę, że minkę sobie tam zaserwuję. O wow, ma już medivaki. Może dobrze, nie straciłem tego Mothership Core. Ale jak mamy medivaki, to ja muszę się jednak przestawić na tryb bardziej defensywny. I o wow, jeszcze nie trafiłem minerał. Niegłupim pomysłem jest też zrobienie forge'a i postawienie sobie kanonu w linii minerałów. Także to jest fajne, możecie tak robić. Zobaczymy jeszcze jak to zadziała oczywiście. Z której strony on podejdzie? No się zupełnie nie wiem. Nastawiam się, że nadejdzie z każdej strony. Ale nie, no zniszczyłem mu strasznie dużo tym atakiem, nie oszukujmy się. Co więcej, nie poszedł po tego pylona, więc on na pewno będzie mocno atakował. Jak tego nie zrobi, to będzie dziwne. Teraz jak będziemy mieli kanona w głównym bardziej naturalu, no to jego dropy, czyli jego ogromny atut w tym momencie będzie praktycznie no, bezużyteczny. Dobra, już jesteśmy bezpieczni. Tutaj mina nam się... Oj, nie. Nie wybuchaj. Proszę cię, nie wybuchaj. Nie tak szybko. Skuto, ta mina nie wybuchła. Jak to nawet podszedłem. No i jak widzicie... Po prostu mu nie poszło. To co teraz robi? Kolejny expik jest, czyli widzę, że nie poprzestaje. O wow, nie wysaturował jeszcze tego, Boże. Chce mi zniszczyć obserwatora, ale chyba ucieknę, tak jest. No nie, on ma już tak ciężkie czasy. No ma... Ciężko i raczej się z tego nie podniesie, jak dopiero teraz wysaturował swojego naturala, ja już tutaj dawno sobie spokojnie wydobywam. Po prostu on będzie miał za mało. Ciekawe, czy postawił mi gdzieś tam minę przed bazami i w ogóle. Ten zolota to zweryfikuje, dobra. Ci biedni tyranie w sumie, no co oni mają zrobić, no protosi. Po prostu się nie da. No pewnie, możliwe, że tutaj założy tą ekspansję, jeśli nawet przebiegnę specjalnie w tym celu. Są nikomu winni. Inne rasy po prostu są zbyt imba. Wiecie co, nawet się tam do niego przejdę. Trochę mam mało wszystkiego, jeżeli chodzi o jednostki, bo... A, dobra, jednak mnie zaekspował. Robimy ulepszenia, szarże... No nie. Po prostu nie. Ma już tak słabą sytuację, że...
No jak przegram to naprawdę. Będzie czas zmienić grę czy coś. Nie ma ulepszeń też. Czy wiecie, tak optycznie mogłoby się wydawać, że ja mam tego jednak mało, ale zaraz zobaczycie, jaka różnica się zrobi w ciągu następnych kilku minut. I to jest w zasadzie... No zobaczcie, no tego jest mało. Cały czas tego pylona mi nie zniszczył, to jest zabawny gość. A, i będzie miał pixelagę, to jest, kurczę, ciężka sprawa. A jeżeli mi po... O, nie mam sentry też, czyli tym Mothership Core'em muszę go złapać jakoś. O, uda się. A się, częściowo jak widzicie. Ale teraz on jest... Praktycznie jest... Bardzo niska szansa, że w tym momencie zrobi mi dropa, bo tam go złapałem. Aha, no jednak tak. To dobrze, dobrze powiedziałem. No się zawrócił się, no to dlatego. A, i kontroluje jeszcze Xelnagę, to dlatego tutaj się zawrócił. Ale okej. O, oh, wow, to było super. To było super z jego strony. Jeszcze Nexusa mi zniszczył. No, wracam może nawet do tej gry. Ale co nie wiadomo. Jeszcze się okaże. Chciałem dole grać. Czy on tutaj jest zawieszony po prostu nad tym? Jeszcze zaczynają się tam pojawiać te... No jak kontrolują tutaj to i zrobi mi zaraz... O, wow, no może sobie tutaj ostro pokulać teraz rypami. A szczerze, że miałem supply bloka. Ha! Ale mnie teraz on robi jak chce. Tak nieładnie powiem. Teraz dopiero mam tego śmiesznego blinka. Storma powinien rzucić. Zniszczyłem mu, widzę wszystko co ma w naturalu i to bardzo... Dobra, wygram. Ale w sumie nie było, jakieś takie teoretyczne emocje się wydarzyły, to też fajnie myślę. Tam się ciekawie oglądało. Najważniejsze, no nie? Dobra, tutaj mamy tego sporo. W sumie tutaj wyślę, bo tu się szybciej skończy. I... no na dwóch gateway'ach to sobie nie pomakruję specjalnie. Jeszcze cały czas ten supply block, jak to wygląda w ogóle. Już tak teraz nawaliłem tych pylonów, że... Już mi nic nie mogą napisać. No jeszcze wziął te SCV, ale z tego nic nie będzie, też wam mówię. Chociaż, no, zobaczymy jeszcze. Chyba, że tu ma... No, nie ma nic.
coś tutaj ma, nie wiem. Są tutaj gdzieś te medivaczki? Nie ma. Spoko. To jest właśnie ten moment, w którym się najbardziej te lokacje przydają, że mogę sobie w zasadzie zrobić wszystko. No chyba tam nie może sobie stać, nie? Może? A. Po części. Część jednak się okazuje mąż. Tak, no zobaczymy, kto będzie miał lepszy refleks. Co, on odleciał? O wow. Nie zauważyłem tak poważnie. Dobra. Witamy. Rana. Co to jest za popy... A, jeszcze tutaj nie zdążę tego zbudować, fajnie. Właśnie, harasuj, dajcie spokój. Jeszcze w głównej bazie, co to jest za kosio? Czyli zniszczą mi tego pylona najważniejszego na świecie. Czuję, że jakby była normalna rozgrywka, to bym miał bardzo ciężko. W ogóle z bazy nie wyszedł tak wydropowo. O, to mi wyszło akurat fajnie. No na pewno. O, no fajnie, fajnie. Tak na zakończenie przynajmniej mojego dnia, no bo to będzie na YouTubie, także nie wiadomo, czy wasz dzień też się zakończy łącznie z tym wideo, ale GG. Zobaczymy jeszcze jego statystyki. 142 wygrane, 120 przegranych, całkiem ładnie. Ciarę też kojarzę. No i zdaję, fajnie.